Pojawia się lukozada pomarańczowa. Nigdy czegoś takiego nie testowałem, nie widziałem. Tradycyjna przesyłka od Was. No i tak naprawdę pisze, że to jest pomarańczóweczka bez cukru. Ciekawy smak. Niech się tu jeszcze trochę rozejdzie. To zobaczymy, jak go tutaj określić. Smakuje trochę jak taka wygazowana, chociaż jest z gazem, Fanta. Alternatywa fajna i tolerancja może być trochę szersza, jeżeli jest coś zero kalorii, bo jednak cukier zawsze smakuje najlepiej. Do wypicia. Jakby była w Polsce, to bym chyba nawet kupował, żeby sobie od czasu do czasu wypić coś zerowego w innym smaku. A teraz niby tu zero, niby tu zero, a tu się pojawiają ciasteczka takie. Do testu dostałem. No i tak naprawdę to jest peanut butter, czyli masło orzechowe, tak? Takie ciasteczko. Zjadłem sobie już dwa, żeby Wam powiedzieć. Wygląda jak takie tradycyjne nasze krakersy. I co ciekawe, te krakersy są słone, ale są słone w smaku. I najpierw dostajecie takiego słonego w smaku krakersika, a potem dochodzi do Was to masło orzechowe. Też ciekawe połączenie, słono-słodkie. Zbyt często ono się nie trafia, ale wygląda bardzo fajnie. Nie wiem, skąd to akurat do mnie przyjechało, ale są azjatyckie napisy, tak więc zakładam, że... O, jest producent, słuchajcie. Malezja, czyli paczka z Malezji. Kurde, no... Ciekawe połączenie. Też pewnie w Tesco nie kupię. Smacznego. Podobno ten specyfik, co od chłopaków dostałem, to jest jakiś zacny specyfik. Trzymam go na jakąś specjalną okazję. Jakiś jubileusz kolejny, albo może jakieś urodziny. Jak dożyję. I jak mnie nie było, to jeszcze przyszły dodatkowe paczki, także dzisiaj taki szybki opening. Jest Karolina. Ponury żniwiarz. Jest. Dobra, będę coś robił. Tutaj kolejna kula magiczna. Gdzie jest mój nożyk do otwierania? Użyję takiego zwykłego. Jest list od Piotra, który prowadzi kanał blog Wrocławskie Podróże Kulinarne i oblukuje moje firmy w momencie, kiedy testuje pikantność. I podsyła mi jeden z własnych produktów, czyli konkretnie na bazie Carolina Reaper, więc najostrzejszej papryki na świecie. Dla porównania jalapeno, ja mam, dobra, sos wzmacnia upieczona papryka czerwona, cukinia z czosnkiem, imbirem, więc po zapaleniem słoiczek powinien skrywać jakieś inne aromaty. Smacznego. Piotr, słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Przeeksperymentujemy z tym, jak będzie tylko okazja. Mam nadzieję, że niebawem. Już produkt gotowy do spożycia. No nie wiem z czym. Z czymś tutaj muszę go wytestować. Przyszła paczka, ale tak naprawdę paczka, która miała trafić na test hub. I miały być testowane, słuchajcie, u mnie na kanale przeze mnie. Testowany miał być alkomat, ale powiem szczerze, że pani Paulina w momencie, kiedy już do mnie to wysłała, w tyle różnych obostrzeń mi przysłała taką listę, co mogę, czego nie mogę. Tak więc powiedziałem, że mam to w dupie i nie mogę robić testu, jeżeli ktoś chce, żeby od razu były znane jego wyniki. Tak więc tej paczki nawet nie otwieram, zaraz ją przepakuję i odsyłam, bo z czymś takim nie chcę mieć do czynienia. Nie polecam takich akcji ze mną, szczególnie jak się dogadujecie, że przyślemy Ci do testów, zrób tak jak uważasz, a w momencie, kiedy wysyłacie, stawiacie mi jakieś ultimatum, jakieś punkty, co ja mogę powiedzieć, czego ja nie mogę powiedzieć. Chcecie otrzymać najpierw film do autoryzacji. Ja tą drogą nie idę. Myślę, że znajdziecie sporo osób, które tą drogą idą, a ja akurat takiej drogi nie wybieram, bo mam to w dupie. Po prostu chcę być uczciwy w stosunku do moich widzów i zawsze będzie uczciwie. A jak nie będzie uczciwie, to nie będzie wcale. Tyle. W przyszłym tygodniu chyba są targi TMSPO w Kielcach. Także będą kory niezłe, jak przewiduję. A nie mam żadnej wejściówki. Bo bym chętnie zobaczył, co tam w armijnym arsenale się pojawi niebawem. Napisaliście na podstawie mojego ostatniego filmu z Berlina, że tam złapałem złodzieja w którymś momencie, ale absolutnie.
To nie tak jest, nadinterpretacja poważna, tam gościu absolutnie nic nie kradł, bo to tak wyglądają targi, są wyłożone różnego rodzaju materiały informacyjne, USB sticki, smycze, długopisy, no takie pierdy, co tam zawsze się rozdaje tym ludziom, którzy uczestniczą na tych targach, i ten, kto ma ochotę, sobie to po prostu bierze, nie musi tam nic ukradać i tak dalej, to jest ogólnie dostępne i oprócz tego, że są to materiały reklamowe, to często również są to produkty danych firm i taki produkt demo, tak jak mówiłem, ta część, którą żeście widzieli na końcu, to była część zamknięta tylko i wyłącznie dla dziennikarzy, tak więc każdy, kto się tam wystawia i ma taką możliwość, to jak najbardziej chce zaistnieć również w takiej formie, że swój produkt chce przekazać danemu dziennikarzowi, tak żeby on się z tym produktem zaznajomił i ewentualnie taki produkt gdzieś tam u siebie opisał, czy to na stronie internetowej, czy to w gazecie, bo to zarówno są dziennikarze telewizyjni, radiowi, prasowi, YouTube'owi, blogowi, no cała zbieranina tego typu ziomali z całego, można by powiedzieć, świata. Tak więc tutaj absolutnie człowiek nic nie kradł i nie ma co od razu takich pochopnych wniosków wyciągać. Kolejna opcja to takie gumibery dostałem. Zaraz się jadę, spotkam z Kasandrą. Tutaj może przekażę, bo wiecie, jaka jest sytuacja u mnie. Jak zjem taką paczkę gumiberów, to od razu 6 kilo przybędzie mi. Tak więc spróbowałem sobie oryginalną brytyjską recepturę, jak to jest napisane. Original English Recipe, czy jak to się tam powinno wymawiać. Owocowe. Zapach taki trochę octowy, nie wiem czemu, ale w smaku są całkiem spoko. Nie wiem, czy u nas takie są, czy nie są, bo jak wiecie, od słodyczy nie jestem ekspertem i staram się od nich trzymać z daleka. I tak jak wam mówiłem niejednokrotnie, nie dlatego, że nie lubię, tylko dlatego, że po prostu strasznie mój organizm szybko ten cukier przetwarza na dodatkowe pokłady smalcu, który już mi jest absolutnie do niczego niepotrzebny. I muszę teraz, tak jak wam powiedziałem, od 1 września, dzisiaj już jest który? 4 września, przykręcić sobie śrubę. 1 września wypadł nam na wyjeździe, tak więc na wyjazdach przykręcanie śruby nie obowiązuje, ale teraz już wracam do takiej bardziej rygorystycznej mojej fast foodowej diety. Kasia, próbuj. Ty nie tyjesz tak jak ja. A nie. O kurde. Co? Czym pachną? Zgadnij. Winem? Trochę octowy tak, zapach octowy taki, nie? Mhm. Tak mnie wkurwia ten Bluetooth, nieprawdopodobnie, że szok. Ale smakują normalnie. No tak, smakują normalnie. Ale co z tym Bluetoothem? No wiesz, ciągle mi się włącza, wyłącza. No kurwa, wiesz, żyję własnym życiem. Strasznie to jest wpieniające. Już mam tego dość. Kids. Jutro chyba zrobię porządek z tym telefonem, bo wiesz, można się tak męczyć. No artificial colors. Na pewno. Że co? I bez sztucznych barwników. Z całą pewnością jest to naturalne z marcheweczki. To jest GMO. Złota. Bo ja tamtą kupiłam. Kupiłaś? Tak. Kiedy będziesz w niej chodziła? Co? Patrzcie, już jest faktycznie zimowa ta. Mam nadzieję, kolekcja, że nie jest tańsza, bo... Ja pierdzielę. Zima idzie, to dużo ewidentnie widać, że jest zima. Jaką tą chcesz? Ośmiotą? Taką dużą. Jaką dużą? No dużą. Największą? Taką? Nie, największą nie, bo jej przecież nie targam. Czyli taką średnią, nie największą. O, tu masz z tymi, z japankami. O, patrz, tu masz fajną, ze stemplami lotniczymi. Prezentuje swój nowy wehikuł czasu, którym się porusza. Nie, tutaj po prostu to trzebę z tego, to trzebę strasznie i puszczę, jak kredą po tablicy. To inżynierska głowa, od razu widać. Od razu widać, że jest naprawione. Proszę. Rozkładaj to, pojedziemy. Pokażę ci, jak mam ten. Bo nie możesz stać, no, tylko musisz kucać jakby, jak się odpychasz. To tak, wiesz, na jednej nodze kurczę. A tak to od krawężnika sobie bierzesz? A tak to sobie bierzesz, nie?
pod górkę nawet. Nieźle. Kawa. Mistrz hulajnogi. Tutaj sroga góra jest, zrobiłem pomar, no jak tak idziemy sobie piechotą, to mamy 6, że tak powiem, na godzinę. A jak się rozpędziłem tym urządzeniem do jeżdżenia, to miałem 30 prawie. No. Kurnia, i to bez odpychania się zupełnie. Także można sobie trochę skrócić czas.